Paweł Nowoczyński przed jutrzejszym ćwierćfinałem turnieju w wadze junior ciężkiej na Rocky Boxing Night. Powiedz, skąd w ogóle pomysł, żeby z tym turnieju wystartować? No bo przepaść między tobą i Igorem, jeśli chodzi o doświadczenie, no wszyscy to podkreślają, jest ogromny. No była szansa, żeby wziąć udział, więc bierzemy udział. Zawsze to jest coś nowego, warto próbować nowych rzeczy w życiu. Może to będzie jakaś ścieżka dla mnie. Powiedz troszkę o sobie, no bo nie da się ukryć, tak? Patrzymy, widzimy, że nie jesteś chłopakiem z Podlasia. Skąd pochodzisz, skąd pochodzą twoje rodzice, gdzie się urodziłeś? No, ja urodziłem się w Lublinie. W Lublinie, tak, to tak niedaleko. I no, tam mieszkam przez całe życie praktycznie. Matka jest ze mną, matka Polka i ojciec Demokratycznej Republiki Konga. Czyli ostatnio oglądałeś pewnie walkę Cieślaka z Makabu? Oglądałem. Kibicowałem Michałowi Cieślakowi. Oglądałem, bo to była walka o Mistrzostwo Świata i Polak brał w niej udział i wielkie wydarzenie to jest. Jak Ci się to podobało? Bo tam różne były zamieszania wokół tej wyprawy do Konga. Jak to traktowałeś? No, było bardzo dobrze, ale tam jednak tej Afryce tlenu zabrakło, myślę. I tam jeszcze sędzia jakąś tam komendę dał i tam gdzieś wyrwał po gongu Michał i to trochę zmieniło obraz walki według mnie. Powiedz, jak wyglądały Twoje przygotowania do tej walki? No bo Igor Jakubowski to jest najlepszy pięściarz w wadze 91, jeśli chodzi o polski boks amatorski, olimpijski. Z kim sparowałeś? Wiem, chyba z Michałem Olasiem były sparingi. Jak to wyglądało? No, sparowałem z kolegą z klubu, z Rafałem Rzeźnikiem, z Michałem Olasiem i z takim Karolem z RKB Boxing Radą. No, trochę tam nie poszło po myśli, bo najpierw ja byłem chory, później trener, więc trochę się tam skotłowało w przygotowaniach, ale jesteśmy dobrej myśli. Jak sparingi z Michałem Olasiem, bo to chyba najbliżej zawodnik Igora Jakubowskiego, jeśli chodzi o klasę? No, czuć, że silny chłop, tak? Ja przy nim to wyglądałem mizernie dosyć i czuć było, że silny chłop jest. I ogólnie sparingi podobały mi się i dużo doświadczenia wyniosłem, fajny chłopak i życzę powodzenia w dalszej drodze też, żeby się kariera rozwijała. Czego się spodziewasz jutro po tym pojedynku? Jaki macie plan na tę walkę? No bo Igor Jakubowski jest i silniejszy, i lepszy technicznie. Jak to sobie w głowie rozgrywasz? No, ogólnie chodzi o to, żeby starać się pokazać, jak najlepiej zaprezentować, prawda? Jednak jakieś tam atuty mam, coś tam mogę pokazać, coś może się spodobać widowni. I spróbujemy ogólnie powalczyć, prawda? To jest, wiadomo, ja nie mam doświadczenia żadnego ani nic i tak można mnie skreślić, ale ja spróbuję jednak sprawić niespodziankę. Życzymy powodzenia i czekam na dobrą walkę. Dziękuję bardzo.